Czy macie Państwo jakieś uwagi, wnioski co do projektu porządku obrad w dzisiejszej sesji? Nie widzę, nie słyszę wniosków, w tym uznaję porządek obrad za przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest projekt uchwały w sprawie zadań powierzonych w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków w 2013 roku. Druk numer 612. Jest to projekt grupy radnych. W związku z tym, że ten projekt wpłynął w ubiegłym tygodniu, do projektu jest dołączony wniosek o odstąpienie od wymogów określonych w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad Rady Dzielnicy. W związku z tym przystąpimy do głosowania tego wniosku. Wcześniej, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby z Państwa wniosku zabrać głos, to proszę bardzo, jest możliwe. Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania wniosku o odstąpienie od wymogu określonych w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie. 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym jako referent przedstawię Państwu projekt uchwały. Projekt ten stanowi realizację wniosku, który wypłynął z zespołu koordynującego wdrażanie tego programu Bezpieczny Kraków na terenie naszej dzielnicy. Zgodnie z procedurą członkowie tego zespołu przedstawili pewną propozycję dotyczącą podziału środków w ramach tego zadania powierzonego na rok przyszły. I omawiany projekt uchwały tak naprawdę stanowi realizację tego wniosku. Wzorem na ubiegłych Zespół Bezpieczny Kraków proponuje, aby w ramach tego zadania środki finansowe przeznaczyć na finansowanie dodatkowych patroli policji i dodatkowych patroli Straży Miejskiej porówno. Z tym, że niestety od czasu zebrania, spotkania Zespołu Bezpiecznych Kraków do momentu przygotowania przez grupę radnych projektu uchwały przyszła dość negatywna informacja, zgodnie z którą niestety następuje zmniejszenie środków finansowych w ramach tego zadania powierzonego w przyszłym roku. Także tutaj dysponujemy jedynie kwotą 11 900 zł. I w związku z tym, że grupa radnych postanowiła tę kwotę podzielić zgodnie z intencjami zespołu na pół, 5 950 na dodatkowe patrole policji, 5 950 na dodatkowe patrole Straży Miejskiej. A tak jak Państwo doskonale wiecie, zgodnie z procedurą planowania i realizacji tego zadania Bezpiecznych Kraków, jest już termin na podjęcie uchwały w tym zakresie. W takim razie otwieram dyskusję nad projektem. Czy mogę prosić w pierwszej kolejności Pana Przewodniczącego Zespołu Bezpiecznych Kraków o zadanie? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Zespół Bezpiecznych Kraków Dzielnicy 11 zebrał się 6 września. Oczywiście omawialiśmy większość zagrożeń, które istnieje w dzielnicy naszej 11. I po burzliwej dyskusji cały zespół uznał, że i po głosowaniu, że najlepszym rozwiązaniem będzie podtrzymanie dotychczasowej decyzji, to znaczy pozostawienie tych pieniędzy na wspólne patrole. To jest metoda, która się sprawdzała i chcieliśmy ją zostawić. Natomiast, proszę Państwa, jak zwykle zostaje jedna rzecz, że mamy tutaj możliwość zgłaszania miejsc szczególnie niebezpiecznych. I jeszcze jedna rzecz, te patrole, jak Państwo pamiętają, zgodnie
ze wcześniejszymi sygnałami odbywają się w weekendy w godzinach nocnych. To znaczy nie w dzień, kiedy w miarę jest bezpiecznie, tylko zaczynają się w granicach godziny 22, a kończą o 5 rano. W związku z czym wtedy, kiedy ci chuligani czują się najbardziej bezpieczni, wtedy uruchamiamy patrole. Jeżeli jakieś pytania są, to bardzo proszę, jeżeli nie, to będziemy czytać. Dobrze, nie czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu? Pan radny Sarnecki, proszę. Ja mam pytanie, jak to wyglądało w tym roku? Czy rzeczywiście tych patroli było na tyle, żeby odczuło się jakoś większe niebezpieczeństwa? Czy są jakieś informacje, nie wiem, o ilości zatrzymań, o interwencjach? Czy też te patrole tak sobie krążyły po dzielnicy, nie wiadomo gdzie i kiedy? Czy jest jakieś sprawy, czy po prostu te patrole, czy tam ta organizacja patroli dostarczyła jakieś sprawozdania, które by wskazywało, że ma sens dalej finansowanie dzielnicy? Myślę, że pan przewodniczący Komisji Praworządności, jeśli można, bo sprawozdania zarówno z policji, z tego komisariatu, jak i z Inspektoratu Straży Miejskiej 5 trafiają do Komisji Bezpieczeństwa. Proszę panie kolego, szanowny radny wcale. Te patrole, które są z tych środków finansowane, jak okazało się po mojemu zdziwieniu również, no jest tych patroli niewiele, bo za te 7 tysięcy, jak było mówione na policję i na straż miejską, to jest około 5 patroli. Łączą. Ale 6, jakby 6 sztuk? Przez 6 dni? 6 lat, tak. Ja nie bardzo prosił o zachowanie żadnego porządku, jeżeli ktoś z Państwa radnych będzie chciał zabrać głos, ja udzielę. Natomiast głos ma Pan Przewodniczący Bochenko. Przy tych patrolach, jeśli chodzi o interwencje, można sprawdzić, bo i też to zapraszam wszystkich serdecznie do przeglądnięcia. Są interwencje i mandaty, i zgłoszenia, które zostały wyjaśnione, natomiast no na pewno te patrole nie krążą w okolicy Magnata, to mogę Pana zapewnić. Ustaliliśmy, że na rok 2013 będą to tereny przyszkolne i przy placówkach oświatowo-kulturowych. Chyba to jest takie najlepsze rozwiązanie, bo tam wieczorami jest akurat w okresie powakacyjnym największe miejsce zgromadzenia osób piących alkohol i dosyć nieciekawe. Przynajmniej na terenie naszych szkół w dzielnicy 11. Ostatnio miałem przyjemność odbierać instalację elektryczną w gimnazjum 27 na Małgorskiej. I tam również zwrócono mi uwagę. Fajny dzwonek. Bardzo prosił o wyłączenie. I pan również zwrócił uwagę, że teren przeszkolny jest dosyć często patrolowany, ale nie przez policjantów, tylko osoby spożywające alkohol. I to też będę chciał na komisji tutaj przypomnieć panu ze służb, żeby tam zaglądać. No tyle, no niestety takie informacje. Nie będę się zwracać, że pan przewodniczący. Jak Państwo zwrócili uwagę, to jest w tym roku te pieniążki przeznaczone są przede wszystkim na tereny szkolne i jeszcze tak fajnie się stało, że patrole wcześniej z tych pieniędzy na ten rok były, ale jakieś tam były zawirowania, w związku z tym jeszcze nie można ich było podjąć chyba przez policję, nie wiem, ktoś tam zawalił, w związku z czym oni wykonają teraz we wrześniu. Mam nadzieję, że może nawet już część jest wykonanych, a jest to dobrze. Dlaczego? Dlatego, że jak Państwo wiedzą, rok szkolny już się rozpoczął i oczywiście Policja Straż Miejska zabezpieczała bezpieczne przejście dzieci i młodzieży do tych szkół, ale nam jeszcze pozostaje ta rzecz. Jest w tej chwili piękna pogoda, jest ciepło, a tereny szkół po prostu są otwarte, pomimo że ogrodzone, to młodzież sprytnie przebiega przez ogrodzenia, nie mówiąc o tym, że w szkole 27 to sobie nawet przęsło wyrwali na tyłach szkoły, żeby łatwiej wchodzić na boiska i tam móc urzędować po prostu. W związku z tym te patrole z mojego punktu widzenia, jeśli Państwo się z tym zgodzą, są słuszne i dobrze się sprawdzają. Po prostu potrzeba to zrobić teraz, potem przyjdzie ochłodzenie, to może przenosi się do klatek schodowych, więc te patrole już nie są takie konieczne. Ale Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. Teraz będzie tutaj chaos. Pani Radna Kwiecka, proszę. Ja chciałam zapytać, czy to ewentualnie jaką
Miejskiej, naczelnikowi Straży Miejskiej, komendantowi Policji. Bo tak faktycznie jest, że od początku tej kadencji Komisja Praworządności wyznacza, czy opracowuje pewną mapę zagrożeń. Te patrole w sposób szczególny uwzględniają te miejsca, które są wyznaczone przez komisję, jak z Państwa obserwacji wynika i z obserwacji mieszkańców i doświadczeń, że jest niebezpieczny. To pewien efekt niewątpliwie przynosi, no ja tutaj zawsze w roku podkreślam ten przykład z okiem w posadzie, gdzie zwiększenie częstotliwości patroli w jakimś okresie czasu, miesiąca, dwóch miesięcy, doprowadziło do radykalnej poprawy bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że taka taktyka walki z przestępczością i skutecznością na naszym terenie zdaje egzamin, to bardzo środki finansowe na to przeznacza. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie? Pan natomiast nie? Bardzo ubolewam, że kwotę okrojone. No, no to jest decyzja władz miasta. Ja jeszcze w kolejnych punktach będę mówił niestety Państwu o konieczności wykonania pewnych korekt zadań budżetowych, ale to jeszcze o tym będziemy później mówić. Rozumiem, że nic Państwa w sprawie tego projektu uchwały nie chce zabrać głosu. Nikt też poprawki nie wnosi. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały według druku nr 6512 w sprawie zadań powierzonych w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków w 2013 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. 16. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tym samym uchwała została podjęta. I Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu budowlanego układu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Arzyk i Stojałowskiego, druk nr 66.